ważny obszar inwestycyjny i przemysłowy miasta, takie serce opolskiego przemysłu, Metalchem, który przez wiele lat troszeczkę był zapomniany, ale przedsiębiorcy tutaj świetnie sobie radzą od lat. Pracuje tu kilka tysięcy osób, więc okazało się, że jest to obszar, który nie tylko, że ma fantastycznie funkcjonujące firmy, ale można stworzyć tu kolejne miejsca pracy. Stąd nasza decyzja o tym, żeby postarać się o środki europejskie i uzbroić tereny inwestycyjne, a przede wszystkim poprawić infrastrukturę drogową, również tą pieszo-rowerową, bo przy okazji tej inwestycji za 31,5 miliona złotych pojawiły się również ścieżki pieszo-rowerowe, które okolicznym mieszkańcom posłużą za fantastyczne miejsce do rekreacji, a pracownikom za po prostu formę dojazdu do zakładów pracy. Dla MZDD to było bardzo duże zadanie. W sumie zamknęło się wartością 37 milionów 200. Wybudowaliśmy tutaj w ramach tej inwestycji 6,7 kilometra dróg, które są dwukierunkowe, jednoprzestrzenne. Każda z tych dróg wyposażona jest w miejsca parkingowe. Wyposażyliśmy również drogi w ścieżki rowerowe, w chodniki, tak żeby dostęp tutaj był komunikacją samochodową, jak i pieszo-rowerową. Wybudowaliśmy pętlę autobusową, do której dojeżdża autobus miejski. Wszystkie drogi są wyposażone w oświetlenie, także będzie również bezpiecznie. W nasadzenia zastępcze wyposażyliśmy również tereny zielone. Dodatkowo dla pojazdów wielkogabarytowych został wybudowany parking, który będzie służył zarówno jako plac manewrowy, oraz jako postojowy. Większość dróg została poprowadzona w starym śladzie, natomiast dwa odcinki takie krótkie zostały wybudowane zupełnie od nowa. Ten projekt realizowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami, z Dobrzeniem Wielkim i Starnowem Opolskim i my jako Opole w ramach tego projektu uzyskaliśmy ponad 20 milionów złotych, więc biorąc pod uwagę skalę inwestycji, bo koszt tej inwestycji to jest ponad 30 milionów złotych, to dofinansowanie jest bardzo duże. Gdyby miasto miało zrealizować tę inwestycję tylko z własnych środków, to pewnie jeszcze na nią czekalibyśmy.